Sesji Rady Gminy Dobra.
Witam wszystkich przybyłych, witam pana Albina Majkowskiego, radnego powiatu Police. Witam w szczególności nowo wybranych sołtysów i tych, którzy mają kolejną kadencję, i tych nowo powołanych na nowy okres pięcioletni. Witam również wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych gminy Dobra, dyrektorów szkół. Stwierdzam, że na sali obrad jest wystarczająca liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. I przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z czwartej sesji, która odbyła się 28 marca 2019. Protokół był wyłożony do wglądu. Otwieram dyskusję w tym zakresie. Kto w takim razie jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok. Proszę pana Jerzego Stachowicza o przedstawienie opinii Komisji Budownictwa. Komisja opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panią Sylwię Cierpica o przedstawienie opinii Komisji Oświaty. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. I proszę panią Katarzynę Marks o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Budżetu. Na posiedzeniu komisji obecna była pani Teresa Deska, która szczegółowo omówiła wprowadzone zmiany. Projekt zawiera zmiany w załączniku 1, 2 i 3. Dochody zwiększone o kwotę 238,02 zł. Załączniki 2 i 3, wydatki i wydatki inwestycyjne wyszczególniono. Wszystkie proponowane zmiany poszeregowane w ramach udziału, rozdziałów i paragrafów. Zmniejszenie zwiększenia kwot, a w uzasadnieniu szczegółowo opisano wszystkie zmiany wraz z kwotami. Wprowadzone zmiany nie zmieniają wyniku budżetu. Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Dziękuję. Pani Wójt przedłożyła poprawkę do przedmiotowego projektu uchwały, którą wszyscy otrzymaliśmy przed sesją. Otwieram dyskusję nad poprawkami na całą uchwałą. Czyli tak, poprawkę głosujemy tradycyjnie, natomiast nad samą uchwałą już przy pomocy tabletów. Czy jakieś problemy są z tabletami?
dobrze. W takim razie najpierw poprawka. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej? Dziękuję. Poprawka została przyjęta jednogłośnie. I teraz będziemy głosować nad całą uchwałą. Kto w takim razie jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt czwarty. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobra na lata 2019-2025. Proszę pana Jerzego Stachowicza o przedstawienie opinii komisji. Komisja na uchwały dziękuję. Poproszę panią Sylwię Cierpicę o przedstawienie opinii komisji oświaty. Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i przyjęła projekt uchwały jednogłośnie. Dziękuję. I proszę panią Katarzynę Marks o przedstawienie opinii komisji finansów i budżetu. Po wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej zmiany ulegają również również wieloletnia prognoza finansowa. Projekt uchwały wymienia zmiany przyjęte wieloletniej prognozy finansowej. Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. I tutaj pani Wójt również przedłożyła poprawkę do przedmiotowego projektu uchwały. Ona jest również związana z tymi poprawkami, które były zgłoszone do uchwały w sprawie zmiany budżetu. Otwieram dyskusję. Nie ma pytań. Kto w takim razie jest za przyjęciem poprawek? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Poprawka została przyjęta jednogłośnie. I teraz elektronicznie przystępujemy do głosowania nad całym projektem uchwały. Nad całą uchwałą. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt piąty. Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Police zadania w zakresie umożliwienia korzystania z usług środowiskowego domu samopomocy w Policach przez mieszkańców gminy Dobra. Proszę panią Sylwię Cierpicę o przedstawienie opinii Komisji Oświaty. Komisja pozytywnie i przyjęła go jednogłośnie. Dziękuję. Proszę panią Katarzynę Marks o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Budżetu. Projekt uchwały umożliwia korzystanie z usług środowiskowego domu samopomocy w Policach osobom niepełnosprawnym do korzystania z zaplecza ośrodka. Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję. W takim razie, jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania elektronicznego. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt szósty. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019. Proszę panią Sylwię Cierpicę o przedstawienie opinii Komisji Oświaty. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt zmiany uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Dziękuję. Proszę panią Katarzynę Marks o przedstawienie opinii Komisji Finansów i Budżetu. Projekt dotyczy wprowadzenia zmian do podjęcia 21 grudnia 2018 uchwały.
uchwały o przyjęciu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 i zawiera w swojej treści wydatki związane z jego realizacją. Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma głosów do dyskusji, przystępujemy do głosowania elektronicznego. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kończymy głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dołuje. Proszę pana Jerzego Stachowicza o przedstawienie opinii Komisji Budownictwa. Komisja po zapoznaniu z projektem uchwały opiniuje negatywnie. Komisja wnosi, aby złożono inne propozycje dla ulic zgodnie z zapisem sąsiednich ulic. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Propozycja była ulicy Strażackiej, tak? A tam w sąsiedztwie jakie są? Zwierzęce i kwiatowe. Tak, to jest ze względu na to, że na ulicy tej mieszkają sami strażacy. Ochotnicy czy zawodowi? Zawodowi strażacy, tak. Jest są to szydełe i tylko przez to, że tam mieszka, tam jest działki. Będą dalej No właśnie. Dobrze. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie... Tak nie harmonizuje się to w żaden sposób. Dobrze, formalnie proszę zgłaszać się do dyskusji, tak? Żeby po kolei nie nakładać się, żeby potem nie było problemu z wychwytywaniem przez mikrofon poszczególnych głosów. Proszę, pan Stachowicz. Komisja sugerowała się tym, zresztą z doświadczenia wieloletniego, że jednak skomasowanie ulic o jednej nazewnictwie, typu jak Brzoskiniowa, Kwiaty, wszelkie kakarkach, jak jest dół, jak są Wysiowe, Zwierzęta, Ptaki, ta strata potem to procentuje pozytywnie, w sensie takim, że tych ulic mam już tak wiele, że tak jak ja powołam się tutaj na zewnictwie Wyszyńce, czy przykład imiona, a tamtej ulicy, a Karolia tej, historia i uważam, że to jest słuszne po latach doświadczeń. Wiem z własnego doświadczenia po pozytywnych opinii wielu. Zresztą, że Rada Sołecka w Myślinie też pozytywnie w tym sensie chodzi, żeby komasować te ulice w jednym zresztą, bo ja też tak to jest, nie, bo jak porzucimy te nazewnictwa, prawda, tu Strażacka za chwilę będzie tak korzystów, jeszcze komuś na minę, prawda, i to się pogubimy przede wszystkim. Tak, dziękuję. Pani Monika Duziak. Ja chciałam pochwalić sołtysa, bo widzę, że akurat Rada Sołecka zaopiniowała pozytywnie i chciałabym też usłyszeć głos pana sołtysa, jak on się odnosi do tego, że my mogę chyba stary pan sołtys jeszcze. Czy to było na radzie, pan Andrzej, zapoczęli kadencji? Ale możemy usłyszeć? A to bez... Znaczy to pan może wypowiedzieć sołtys tylko swoje osobiste zdania, a nie Rady Sołeckiej, bo no tutaj no, za Radę Sołecką bez formalnego zebrania Rady wypowiadać się nie może. Proszę, pan sołtys. Osobiście no. Uważam, że no, powinien zadać nawet w tym regionie takie przyjęte, jak jest zbawione. Dziękuję. Pani Głowacka jeszcze się zgłaszała? Ja bym chciała zgłosić wniosek formalny, żeby dalej podtrzymać tą uchwałę, żebyśmy ją uchwalali, tylko odrzucić ją i niech nowa Rada Sołecka zaproponuje coś albo oddać dla mieszkańców, którzy tam mieszkają, pod rozwagę to, że jednak nazywnictwo mamy takie, żeby później było kłopotów, tak jak tutaj kolega mówił. Czyli rozumiem, że... Zmienią zawód i będzie problem, tak? Czyli rozumiem, że jest wniosek formalny o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad. To w takim razie poddam pod głosowanie wniosek formalny o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad. Kto jest za przyjęciem wniosku i zdjęciem?
Dziękuję. Uchwała została zwrócona do wnioskodawcy. Punkt 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta. Proszę pana Karola Grochota o przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opracowała nad tą skargą w dniu 1 sierpnia 2019 roku. Komisja zapoznała się z wniesioną skargą, nie dopatruje się winy ze strony urzędników gminnych, jak również wójta gminy Dobra. W ocenie komisji problem jest konsekwencją działań poprzednich właścicieli posesji, która po pierwsze polegała na samowoli budowlanej, po drugie nie poinformowaniu nowego właściciela o tym fakcie. Wobec powyższego komisja uznaje skargę za bezzasadną jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję. Pozostałe komisje również zapoznawały się z przyjętym skargi. Otwieram dyskusję. Mam pytanie. Proszę, pan Janusz Zarzycki. Czy rozmawialiśmy na ten temat na Komisji Budownictwa i tam generalnie sprawa została omówiona, ale chciałem się dopytać jeszcze, może pan przewodniczący komisji, czy tam istniał jakiś stary kanał kanalizacji deszczowej, czy to było takie dzikie włączenie się tych lokatorów do kanalizacji, która była nieznana generalnie rzecz biorąc i nie było jej na mapach. Zapoznaliśmy się z dokumentacją i z dokumentacji wynikało, że mieszkańcy składający tą skargę byli podłączeni do istniejącego kanału, ale tego kanału nie było naliczonego na mapach. A jakiego rodzaju był to kanał? Czy wiadomo? Szczerze nie pamiętam. To był kanał kanalizacji deszczowej. Tutaj pan radny Stałowicz, proszę. Mówię to kanał melioracyjny, to jest jedno, że na spadę, to drugie. Warunki zawodowe mówiły o zakupaniu wód opadowych na terenie własnej działki. I to jest podstawa tego wszystkiego. A to zostali włączeni mieszkańcy poprzedni oczywiście. Właściciel poprzedni włączył się na dziko i drugie dla mnie. A po drugie nie informował tych nowych nabywców tej działki, prawda, że coś takiego funkcjonuje. Pierwsze pytanie mam. Proszę. Przygoda, tak? Czy wykonawca miał obowiązek zwrócić się, rozumiem, do mieszkańców, tych, którzy byli na dziko podłączeni, z propozycją podłączenia do nowego kanału, tak? Ja bym prosił pana kierownika Tomasza Kakowskiego może o informację w tym zakresie. Przy inwestycji nie możemy wymagać, czy wykonawca, czy gmina zgłaszała się do osób, które są podłączone na dziko, czyli bez żadnych pozwoleń i gdy z dokumentów wynika, że zagospodarowanie wód deszczowych jest na terenie własnej posesji do zbiorników szczelnych, a nagle przy realizacji, przy tej inwestycji nie była wyciągana rura ta melioracyjna z ziemi, tylko ona była pozostawiona i zaślepiona. Tak, ta rura nie była wyciągana, podejrzewam, że nie mieć świadomości, czy ktoś jest podłączony, czy też nie ma dokumentów, nic takiego nie wynikało i nikt nie powinien być do nich podłączony. Stąd też przy inwestycjach oczywiście, jeżeli realizuje... Po zaślepieniu się okazało. I jeżeli w trakcie inwestycji jest widoczne gdzieś na podłączenie do rury, to oczywiście jest to rozwiązanie. Natomiast tutaj po zaślepieniu okazało się, że ta woda uchodzi na terenie działki prywatnej, skąd była nieprawnie podłączona do kanału melioracyjnego, który został wyłączony z eksploatacji, ale nie wykopany z ziemi. Rozumiem. Panie Tomaszu, a czy ten... Panie Radny, momencik. Jeżeli chodzi o dokumentację wynikającą ze skargi, to zarówno skarżący, jak i inwestor na tej budowy potwierdzili ten fakt, że skarżący dostał taką propozycję podłączenia. Tak, dostał. O to chodziło. Dobrze, dziękuję. Czy coś jeszcze, panie Januszu? Dziękuję. Jeżeli nie ma żadnych głosów w dyskusji, to w takim razie przystąpimy do głosowania. Jeszcze chwilkę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały i uznania skargi za bezzasadną? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kończymy głosowanie.
Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9. Informacja o drogach gminnych. Wszyscy radni otrzymali w materiałach informację o drogach gminnych. To było przedmiotem interpelacji i wniosków ze strony Państwa radnych. I to jest ten taki formularz z tabelką, z ilością kilometrów i stanem, w jakim te drogi się obecnie znajdują. Otwieram dyskusję. A, jeszcze tutaj w uzupełnieniu panie przedłożą spis dróg gminnych i prywatnych, tak? To tak dodatkowo zrobiliśmy, żeby po prostu wszyscy wiedzieli i mieli świadomość, ile mamy dróg. Ja Państwu to przekażę. W zakresie Wołczkowa czy jeszcze? Możemy przekazać, to ty są później też, nie ma problemu. Proszę, pani Monika. Punktu 10. Sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2018. Wszyscy radni otrzymali tą informację. Otwieram dyskusję. Czy do pani dyrektor Ewy Hrynkiewicz są może jakieś pytania w tym zakresie? Czy pani Ewa chciałaby zabrać głos? Dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu 11. Sprawozdanie z działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt Dobrej za 2018 rok. Wszyscy otrzymaliśmy w materiałach to sprawozdanie. Otwieram dyskusję. Pani kierownik schroniska? Czy ktoś ma pytania do pani? Czy pani chce zabrać głos w tym zakresie? Dziękuję. Punkt 12. Sprawozdania z działalności wójta gminy Dobra w okresie od 1 do 31 marca 2019. Wszyscy radni otrzymali to również w materiałach na sesję. Otwieram dyskusję. Proszę, pani Katarzyna Marks. Chciałam zapytać o drugie. Tutaj jest w ramach dofinansowania przygotowywany wniosek. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak. O pozyskanie środków. Ale jest złożony wniosek, czy to jest... Wniosek. Czy czekam na nie odpowiedź? Proszę, pan Tomasz Kakowski. Przygotowywany. Wniosek jest przygotowywany, tak. On będzie w najważniejszym porządku. To jest w ramach naboru ciągłego. Dziękuję. Czy jeszcze są z Państwa strony jakieś pytania do sprawozdania? Nie ma pytań. W takim razie punkt 13. Interpelacje i zapytania radnych. W okresie międzysesyjnym wpłynęły 4 interpelacje i dotyczyły one wysypiska śmieci, jakości transmisji, mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz infrastruktury towarzyszącej wzdłuż ulicy Granicznej. Zostało przekazane do pani wójt. Nie wiem, jak z terminami, czy tam już termin na udzielenie odpowiedzi upłynął? Tak. Wszystkie odpowiedzi są udzielone i są zamieszczone również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Czy w punkcie interpelacji zapytania radnych? Nie ma. W takim razie punkt 14. Wolne wnioski i informacje. I tutaj kilka takich informacji ode mnie. W dniu 1 kwietnia otrzymaliśmy korespondencję dotyczącą
niewyrażenia zgody na przyjęcie drogi prywatnej do zasobów dróg gminnych. Również otrzymaliśmy pismo dotyczące komunikacji Dobra Szczecin. Pismo zostało przekazane do pani wójt. Również do komisji, do wiadomości komisji trafiły wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Wpłynęły również pisma z regionalnej izby obrachunkowej. Jest obowiązek takiego wystąpienia i otrzymania opinii w sprawie deficytu przedstawionego w budżecie gminy Dobra na 2019 rok i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Również tutaj 10 kwietnia w nawiązaniu do dyskusji na poprzedniej sesji dostaliśmy pismo od pana radnego Mariusza Lindnera, gdzie pan Mariusz wycofał się z tych twierdzeń swoich na sesji odnośnie dysproporcji w kosztach. Zgadza się? Tak, panie radny, panie przewodniczący, sprawdziłem dokumenty, zresztą na moją prośbę to się odbyło. Miałem wgląd do dokumentu, byłem zaskoczony pozytywną reakcją Urzędu Gminy Dobra w tej sprawie. Zresztą dałem artykuł na mojej stronie, dałem to też na Facebooku, ponieważ nie spodziewałem się, że ta kontrola będzie mogła być przeze mnie tak, w takim dużym stopniu wykonana, czyli zostały zażądane dokumenty z kancelarii AOL. I tam EOL doradztwa podatkowego przybyli też przedstawiciele kancelarii, można było zapoznać się z dokumentami, przejrzeć, zadać pytania. I muszę powiedzieć, że było tam 9 ordnerów. Z tego 6 ordnerów było skomasowanych, to by było razem 6, bo tam było wiadomo rozłożone na lata, gdyby jeden było więcej, drugi było mniej. I chciałem to publicznie powiedzieć, że nie dopatrzyłem się ze strony pani skarbnik jakiejś tam możliwości odzyskania tego VAT-u we własnym zakresie, ponieważ i tak na tym etapie musiała być wzięta pomoc prawna. To znaczy po prostu sytuacja wyglądała tak, że było przeprowadzonych 6 postępowań sądowych przed WSA i przed NSA, czyli oznaczało to, że jeżeli pani skarbnik wystąpiłaby sama w tej kwestii, to by musiała zażądać pomocy kancelarii prawnej. Tak to wyglądało z tych dokumentów, które tam dostałem do obejrzenia i szkoda tylko, że ta sama sytuacja nie miała miejsca latem zeszłego roku, że nie można było tego wtedy zobaczyć, bo by wstecz na tej sesji sesji nie było tego samego problemu. Latem nie było tych przepisów, które uprawniały w ustawie o samorządzie gminnym dotyczących. Ale chciałem, panie przewodniczący, zaznaczyć jedną rzecz, że nie musiałem oglądać dokumentów w kancelarii EOL, tak? Bo radny ma prawo oglądać tylko do dokumentów, które były w gminie. Ale przez to, że EOL mógł te dokumenty okazać, czyli na prośbę Urzędu Gminy, to było wystąpienie, więc sprawa została wyjaśniona dogłębnie i ostatecznie. Dobrze, to cieszę się, że sprawa jest zamknięta. Dziękuję. Proszę pani wójt. Ja bym chciała w tym temacie jeszcze zabrać głos, ponieważ panie Mariuszu, owszem, pan zamieścił informację na stronie, ale to, co napisaliśmy w naszej notatce i to, co pan podpisał, pan tego nie zamieścił. Więc chciałabym, żeby ten pan dokładnie powiedział, co napisaliśmy w tej notatce, bo w stosunku do mnie jest to wielkie słowa. Proszę, pan Mariusz. Panie wójtu, publicznie oświadczyłem to, co było na sesji, to, jakie dokumenty sprawdziłem i nie wycofuję się z tych zdań. To jest transmitowane, wszyscy to słyszą i wiedzą. Ale jako, te słowa, które... Jako radny mam prawo do krytyki. Zresztą to nie musiałem robić tej ekspertyzy. Na własną prośbę poprosiłem o te dokumenty. Mogłem dalej tkwić w przekonaniu tym, co twierdziłem wcześniej. Tak? Czyli z mojej strony zostało wszystko spełnione, żeby tę sprawę wyjaśnić. Niestety ze strony urzędu nie było takiej propozycji, to była tylko moja i wyłącznie propozycja. Ten fakt, który stwierdziłem i wycofuję się z tego, co powiedziałem, teraz publicznie, tak? Więc co jeszcze mogę zrobić tak, w tej kwestii? Jeżeli by była, można to było zrobić w zeszłym roku latem, w lipcu, można by mnie zaprosić, pokazać mi te dokumenty i by była sprawa zamknięta. Na moją prośbę zaznaczam, to zrobiłem, żeby sprawę zamknąć. Tutaj, ale już Ja bym to chciała dopowiedzieć. Tak. Nigdy pan nie wystąpił z taką propozycją. My staliśmy na swoim i mieliśmy słuszną rację. I pan Mariusz w notatce, którą spisaliśmy, my ją i tak udostępnimy, napisał, że krytyka pani wójt była niezasadna. To są konkretne słowa, które zostały podpisane przez pana Mariusza. Krytyka pani wójt w zakresie VAT-u była niezasadna. Dziękuję. Dziękuję. Kolejna informacja. W dniu 10 kwietnia otrzymaliśmy informację z pierwszego Urzędu Skarbowego o oświadczeniach majątkowych. Każdy z Państwa
otrzymał informacje na temat uwag. Jest to objęte tajemnicą skarbową, więc nie mogę tego publicznie przekazywać. Natomiast prosiłbym bardzo o zwrócenie uwagi, w szczególności przy tym oświadczeniu, które teraz do 30 kwietnia ma być składane, żeby wyciągnąć wnioski z tych uwag Urzędu Skarbowego. Niektóre uwagi pojawiają się pierwszy raz, jak na przykład brak podania nazwiska rodowego. I to nawet w szczególności u mężczyzn nazwisko rodowe również funkcjonuje i również trzeba podać to nazwisko rodowe. Również jest sprawa związana z tym, co Urząd Skarbowy bada, rozbieżność pomiędzy powierzchniami działek nieruchomości w księgach wieczystych, a w oświadczeniu. Urząd Skarbowy otrzymał wyciąg z ksiąg wieczystych, więc tutaj to powinno się zgadzać jeden do jednego. Czasami mogą być wątpliwości, no bo zgłaszając do podatku są inne powierzchnie, metry przeliczeniowe, inaczej to pomieszczenia gospodarcze, piwnice pod daszem, które ma niewymiarową wysokość, więc tutaj to nie zawsze jest ten metraż z podatku, który pokrywa się z metrażem, który jest w księdze wieczystej. I te oświadczenia, to prosiłbym, żeby tutaj do pani Eweliny składać do 30 kwietnia, ewentualnie decyduje data stempla pocztowego, można wysłać pocztą. I oczywiście do tego mają być załączone w dwóch egzemplarzach oświadczeń, dwa egzemplarze sprawozdania PIT do podatku od osób fizycznych. I jeszcze jedna ostatnia informacja. Otrzymaliśmy zaproszenie na dwa biegi. Pierwszy odbędzie się w najbliższą sobotę, Dobra Piątka, a w niedzielę bieg ekumeniczny. Jeżeli w ramach długiego weekendu, który się zaraz może zacząć dla niektórych z nas, będzie taki czas, możliwość, to zapraszam do udziału. Proszę. Pani Monika. Informacje wydarzyły się na forum, ponieważ niedawno byliśmy razem z Zawierańskim na zebraniu delegatów Stowarzyszenia Pomerania, Euroregionu Pomerania i chciałabym tutaj tylko zaznaczyć taką miłą dla naszej gminy informację. Zostało to publicznie oczekiwane jako takie podsumowanie ostatniej kadencji pracy Stowarzyszenia, że nasza gmina wiedzie tym, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków pomocowych, jakie mieć ze sobą fundusz takich małych form interrektora. Ja bym chciała publicznie pracownikom Urzędu Gminy podziękować i pogratulować za tej dobrej pracy. Dobrze, dziękuję. Proszę pani wójt. Proszę państwa, ja chciałam tylko się zapytać, czy do wszystkich państwa dotarła informacja z Urzędu Gminy przesłana przez panią Ewelinę odnośnie wyjaśnień co do wyceny działki, o której tak głośna była dyskusja na poprzedniej sesji. Czy państwo otrzymaliście wszyscy te informacje? Otrzymaliście. To bardzo dziękuję, że mogliście je przeanalizować i zobaczyć, jak wyglądała cała sytuacja związana z tą sprawą, gdzie została przedstawiona wycena za 20 zł, czy tam za 12. Więc myślę, że do tego nie powinno mieć więcej pytań i uwag, bo to zostało dokładnie wyjaśnione. Proszę państwa, ja chciałam jeszcze państwu przekazać najświeższe informacje. Dwa dni temu bodajże, tak? To było? Dwa dni temu została kolejna informacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, ranking wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej. I proszę państwa, gmina Dobra po raz kolejny jest w kategorii gmin wiejskich na drugim miejscu za Kołobrzegiem. Więc tą informację państwu przekazuję, żebyście państwo wiedzieli, jak wyglądają finanse gminy Dobra oceniane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dziękuję. Ja jeszcze tylko dodam, że to sprawozdanie, ono jest kolejnym i będzie jeszcze kolejny raz powtarzane w związku z takimi działaniami prewencyjnymi, które
zostały wszczęte po likwidacji gminy Ostrowice. I tu przede wszystkim są badane kwestie tego bezpiecznego tworzenia budżetu, niezaciągania zobowiązań ponad przeciętną miarę, w szczególności w parabankach. I w tym zakresie ten budżet jest oceniany, tak jak pani wójt przedstawiła, jako drugi w województwie. Pani sołtys, proszę. Przedstawicieli gmin, przewodniczących wójtów z całego powiatu polickiego. I w jednym punkcie właśnie była dyskusja na temat stanu dróg powiatowych. No niestety starosta pokazał puste kieszenie, że jest wiecznie problem z tymi finansami. Więc jeszcze będziemy dalej te tematy poruszać, na temat te tematy bardziej związane z przystąpieniem do harmonogramu, już takiego bardziej kompletnego naprawiania dróg, a nie tylko łatania dziur, bo tu w niektórych miejscach nawet nie ma do czego już tej dziury dołatać. Na bieżąco został rozstrzygnięty przetarg na bieżące utrzymanie, ale to bieżące utrzymanie to jest tylko właśnie łatanie dziur. Tych głębokich, tak? Więc nie wiem, czy tam linijką jest sprawdzane, czy się kwalifikuje, czy się nie kwalifikuje. Był robiony na początku kwietnia jeden cykl. Z informacji, które uzyskaliśmy, droga od Głębokiego w kierunku Dobrej ma być teraz w najbliższym czasie jeszcze raz objęta wznowieniem, uzupełnieniem tego remontu, więc czekamy na to, ale to tylko dotyczy tych dziur głębokich, bo to, co było 8 lat temu robione, jeszcze za czasów pana starosty Polickiego Guździoła, nakładka taka, ona już zaczyna odpadać, bo to była cała pierzynka zrobiona w wielu drogach i na jakiś czas to wystarczyło, natomiast teraz już okres przydatności do użytku został zakończony i stąd te takie długie, płytkie odczepianie się tej nakładki, w szczególności tutaj pomiędzy dużymi miejscowościami w gminie Dobra. No, jak to będzie wyglądało, to zobaczymy. Najpierw pan Tomasz Czarnota, proszę, i potem pani Maria. Panie przewodniczący, miałem takie pytanie, bo krótki sesji, czy jesteśmy, a nie ma ani pani starosty, ani pana starosty, nie ma ani pani wicestarosty, nie ma, ale nie ma komu zadać się pytań. W ogóle, bo to jest dla mnie 6 lat, pan starosta Zydanek jest i
tamtej kadencji rady nic nie zrobili, nie wiem, czy w tej kadencji rady coś zrobią, bo tak naprawdę to jest tam takie czarowanie, że nie ma pieniędzy, nie ma niczego, ja tam żadnego planu na tamtego, to już nie mamy, tak? Pan wie, że się objechali południową część, tak? I pan wie, w jakiej miejscowości, że się państwo przejechali do Rosji. Przewodniczący, proszę. Odjechaliśmy od Polic w dół, czyli wszystkie miejscowości Berzecze, Wołuszkowo, Dobro, aż po Kamieniec tam dojechaliśmy i stwierdziliśmy, że stan dróg jest katastrofą. Jest tak krótka kołdra, że musimy wybierać, które w pierwszej kolejności remontować. Ale jak mówię, bez gruntownych remontów i nakładów finansowych i z zewnątrz, przy współpracy oczywiście z gminą, samorząd powiatowy nie jest w stanie wyremontować wszystkich dróg za jednym razem. Więc ten harmonogram, o którym mówi pan przewodniczący, jest przygotowywany. Myślę, że w najbliższej sesji, czyli jutro, będzie tam przedstawiony. I tam będą umieszczone już plany docelowych remontów długofalowych. Mam na myśli przestrzeń 5 czy 7 lat, ale to konkretne remonty, tak? Bieżące zimowe. Nie mogę się wypowiadać w imieniu starosty, ani pani wicestarosty. Ja z przyjemnością jako mieszkaniec gminy Dobra miejscowości Dobra przychodzę zawsze na każde zaproszenie i tyle, co mogę przekazać, przekazuję. Jeżeli będę mógł oczywiście coś z dzisiejszej sesji przekazać pani wicestaroście z mojego grupu, oczywiście przekażę i poproszę, aby była obecna na następnej sesji, jeżeli takie zaproszenie dostanę. Dziękuję. Momencik jeszcze. Pani sołtys. Pani sołtys. W kwestii uzupełnienia tego, na forum również padła propozycja, ale to jest możliwe dopiero, jeżeli będzie stworzony ten harmonogram, taka inwentaryzacja, tak jak tutaj my tutaj przedstawialiśmy swoją, jaki jest rodzaj nawierzchni, jaki jest stan, jaką technologią można to szacunkowo, o jakich kosztach mówimy naprawić, to wzorem powiatów, załóżmy białostockiego i innych, jest możliwość, jeżeli na tą chwilę nie ma pieniędzy, zrobić analizy takie przedwdrożeniowe, czy przypadkiem nie można by było tutaj zastosować formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. I w tym momencie jest tak, że jest powierzane przedsięwzięcie do realizacji i w krótkim okresie czasu droga jest doprowadzana do stanu takiego, jaki jest zadowalający, zgodny z przepisami i standardami. Natomiast potem przez okres tego partnerstwa, to już z analiz wynika, przez 10-15 lat są wnoszone dopłaty za dostępność, za użytkowanie i często w ramach tego też jest powierzane właśnie bieżące utrzymanie dróg w zakresie łatania dziur, czy nawet zimowego utrzymania. I tu po inwentaryzacji takie kroki myślę, że są konieczne do podjęcia, żeby zobaczyć, czy bez kredytu, bo to wtedy jest bez konieczności zaciągania kredytu w bankach, ale poprzez umowę o PPP nie można by było tego tematu rozwiązać. Tak, tylko ze swojej strony powiem, że faktycznie też byłem zdziwiony tym, że taki harmonogram przez te ostatnie lata nie powstał. Nie wiadomo co remontować, w jakiej kolejności. Mieszkańcy też nie wiedzą, czy w przeciągu następnej dekady w ich okolicy droga będzie remontowana. I wydaje mi się, że ostatnie miesiące nasze nakłanianie tutaj z kolegami też doprowadziły do tego, że taki harmonogram będzie przedstawiony. Czy będzie realizowany, to już zależy od tych możliwości finansowych. Natomiast jeżeli chodzi o partnerstwo prywatno-publiczne, również teraz nakłaniamy pana starostę, aby rozmowy z przedsiębiorcami, jeżeli chodzi o stop, na przykład ta tragiczna droga do Okulickiego, żeby tam również zachęcić właścicieli tych firm przewozowych bardzo dużych do partycypacji w tej drodze, jak również firmy deweloperskie, które będą budowały się w stronę Okulickiego, ogromne osiedla mieszkaniowe, żeby również zechciały spojrzeć jako gospodarze tego terenu, który będzie służył w przyszłości ich mieszkańcom. Te rozmowy są, jakie są tego efekty, niestety nie jestem w zarządzie powiatu, więc nie mogę się uchwalać za pana starostę. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że bardzo naciskamy, abyśmy my jako mieszkańcy też byli dobra wiedzieli, w jakiej kolejności te nasze drogi tutaj przez Dobro będą remontowane. Dobrze. Pani Maria, proszę.
Ja chciałam przyznać Wam, Panu Kierownikiem Ośrodka Kultury w Obrachowie. I muszę powiedzieć, przez 16 lat nigdy ta kultura była naprawiana. Jeżeli pojawiały się dziury, to były właśnie wypełnione asfaltem, przysypane i później te kawałki, jeżeli w okresie deszczu, po prostu obijały o elewację Ośrodka Kultury i nasz Ośrodek Kultury jest cały zniszczony właśnie przez tą drogę. I myślę, że jeżeli Pan Miejski słucha naszych skarg, że coś Pan poczyni w tym kierunku. Bardzo proszę. Tutaj akurat w tym, jeżeli chodzi o ten odcinek, to uprzedzę, w związku z projektem budowy ścieżki rowerowej od cmentarza do ronda Słoneczno-Lipowa będzie robiona cała nakładka, bo będzie oś jezdni przesuwana. Więc na razie tam... Akurat w zeszłym tygodniu miałem dyżur w bibliotece, więc byłem w chciałem widziałem, jak to wygląda. Zarówno ten fragment drogi, jak również to przejście dla pieszych, które tam jest bardzo niebezpieczne, bo nie widać zakrętu. Również w ramach tej inwestycji będzie przerabiany w najbliższym roku. Dobrze. Pan Tomasz Czarnota, proszę. Wie Pan co, jest jeszcze dla mnie przykre, że się objechali do dużej miejscowości, bo obiecane cała gmina objechała, że się objechali miejscowości Stolec, Rzędziny, Łęgi, Bóg, Grzybnica. Ja naprawdę ludzie też myślałem, że Pana jest to duży aglomeracji, tak? Ja pokazuję. Ja mam pytanie jeszcze do Pani Magdy, bo Pani Magda była 4 lata radną powiatową i w tym kierunku, że się Państwo też nic nie zrobili, można powiedzieć. I moim zdaniem są 4 lata zmarnowane też powiatrze razem z Panem Starostą, bo Pan Starosta przez 4 lata obiecywał na to, a nie tylko krytykowania tych dwóch innych rad, tylko że drogi są takie, czy takie. Proszę Pani Radna Zagrodzka. Tak, oczywiście. Nasze drogi powiatowe, które są w kolejnych 4 latach, to była miarno. Została zrobiona ulica Długa Mierzenie i zostały zagraniczne drogi zrobione. To były priorytety, które były, wywiązały się na mocy porozumienia Pani Wójt, Panu Starostą. I te drogi były robione. Jeżeli chodzi o drogi Łęgi, znaczy, ja mówię tylko o Łęgach, proszę Panią, o tych miejscowościach, które są... Ale proszę, nie ja chciałem tylko zwrócić uwagę i mam gorącą prośbę, bo mamy punkt wolne wnioski, informacje, a nie informacje na temat stanu dróg i dyskusję, wymianę i polemikę. Więc prosiłbym nie prowadzić polemiki i w tym zakresie zarówno ze strony pana Tomasza i ze strony pani Magdy bym prosił o zakończenie dialogu, ewentualnie porozmawianie ze sobą. Czy mogę? Proszę. Panie radny, droga Łęgi była robiona na mój wniosek osobiście, uchodzony, wyproszony, była w tej chwili, jak to jest Pani wiadomo, tak, bo to droga powinna zostać wybrana całkowicie rządną nakładką. Ale niestety, powiat nie ma pieniędzy, to może być Pani zdrowy. Panie radny, ja byłam radna opozycyjna, panie rządzący, także pan wniosek przekierował do starosty, tak, który w tej chwili rządzi, to dalej jest starostą. Proszę, proszę bardzo, proszę bardzo o zakończenie tej dyskusji, bo to wykracza poza, formalnie poza punkt wolne wnioski i informacje. Może przerwać dyskusję. Pani Monika Duziak, proszę. Ja chciałabym podziękować radnym powiatowym Pani Wójt, ponieważ wczoraj odbyło się takie spotkanie w sprawie ulicy Granicznej i tutaj jestem bardzo mile zaskoczona, ponieważ radni powiatowi ze mną i nasi radni z Dobrej współpracują bardzo mocno w sprawie pomocy mieszkańcy i tutaj dużo odkłady dla Pani Wójt i podziękowania za zorganizowanie już teraz oficjalnie. Dziękuję. A także Państwu radnym, którzy zobowiązali się również walczyć o tą część naszej gminy, o którą to my występowaliśmy również do starostwa i do Dobrej, do naszej gminy. Otóż warto też Panie Radny, może tutaj sami piszmy też. Nie ważne, że nie możemy do starostwa pisać. Piszmy. My jako mieszkańcy. Dziękuję. Dobrze. Pani Ewa Głowacka. Ja mam trochę inne pytanie, już nie do starostwa, bo wiem, że ten ulica została zrobiona przy szkole i część oczywiście, część druga czeka, cierpliwie czekamy. Mam pytanie o nasze drogi. Kiedy rozpoczniemy remonty dróg, które żeśmy ustalili i chciałabym zwrócić na jedną drogę, która prowadzi do cmentarza, ten odcinek krótki. Jest tam bardzo teraz bardzo dużo dziur, no a odbywają się
też o nas świadczy, tak? Też żebyśmy zwrócili uwagę może, czy ona jest do, jak ta część chociażby do realizacji, chociażby wypełnienia, tak? Kiedy, która jest przelotowa, też tam jest fatalnie, trzeba te płyty poprawić, po prostu na bieżąco pewne sprawy robić, tak? Bo teraz nie wymagają takich kosztów, znaczy, tak jest. Jeżeli jest możliwość powiedzenia na bieżąco, to proszę, jeżeli nie, to zostanie już na informację później. Nie, ja przeczytałem. Proszę Państwa, został zrobiony, zatwierdzony wykaz, który zawiesimy na stronie, żebyście Państwo wiedzieli, że zgodnie z tym wykazem po kolei będziemy, po kolei te drogi będą robione. Nie ma możliwości, żeby skakać z drogi na drogę. Tak? Wchodzi wykonawca na teren gminy i rozpoczyna, jeżeli rozpocznie od Głuszkowa, to idzie w kierunku w koło, żeby tego sprzętu nie przenosić i nie przejeżdżać, więc tak został ten harmonogram dopracowany, że miejscowości po kolei, które są zatwierdzone, będziemy po kolei je robić. Czyli dostaniemy. To będzie na stronie. Na stronie gminy. Proszę? Czy możemy mieć prośbę o przesłanie do rady? Możemy. Można. Pani Wójt, ja jeszcze jeden taki wniosek formalny bym miała. Jeżeli chodzi o dojście czy dojazd do pewnych obiektów publicznych, powiedziałabym, tak? No cmentarz jest obiektem publicznym. Tam wszyscy się grzebią, połowę gminy się grzebią. No to tak jest. No, grzebiemy nasze zmarły i ze względu na to bym chciała, żebyście Państwo zwrócili uwagę, żeby chociaż okresowo zadbać na to, żeby nie było tych, tak? W ramach bieżącego utrzymania. Oczywiście. Dobrze, dziękuję. Punkt wolne, wnioski, informacje. Czy ktoś z Państwa, proszę, pan Tomasz Czubara? Kwestie strajki w nauczycieli w szkołach. Czy sytuacja w naszej gminie jest uwolniona od ustawienia związku nauczycielstwa, czy są też prowadzone jakieś rozmowy, czy jeszcze jakieś zostaną podjęte działania, żeby poprawić sytuację do rodziców, którzy nie mają co zrobić z tymi dziećmi. Pytam o to, bo na przykład w gminie Biegorzewo od środy już są szkoły otwarte i działają na. Dobrze, dziękuję. Proszę Pani Wójt. Proszę Państwa, wczoraj mieliśmy spotkanie ze związkami zawodowymi. Oczywiście związki podejmują decyzję w oparciu o zarząd krajowy. Tak, krajowy. I oczywiście czekali wczoraj na tę informację. Ja dzisiaj jeszcze nie mam informacji, co zostało podjęte, ale Panie Radny, u nas od samego początku strajku są zapewnione możliwości opiekuńcze. Zarówno w szkołach, w naszych świetlicach, w miejscowościach gminy Dobra, czyli w Rzędzinach, w Stolcu, w Grzebnicy, w Łęgach, gdzie są nasze świetlice, pracownicy pracują od godziny 7 rano, po to, żeby rodzice mogli mieć zapewnione opiekę dla dzieci. Również w Berzecze i Mierzyn zostały oddelegowane pracownice nasze tutaj z Ośrodka Kultury. Jesteśmy cały czas w rozmowach i na bieżąco z panią dyrektor Hrynkiewicz, gdzie dyrektorzy również otrzymali tą informację, że w razie potrzeby jest kontakt bezpośrednio, ile osób skierować, i takie skierowania odbyły się, gdzie na prośbę dyrektora przychodziły te panie do pomocy, ponieważ w szkole osoby niestrajkujące zajmowały się tą opieką, ale do pomocy byli jeszcze nasi pracownicy. Dzisiaj jeszcze, z uwagi na to, że jest sesja, jeszcze rano nie miałam kontaktu, ale myślę, że może któraś z pani dyrektor już wie, jaka sytuacja została podjęta przez związki, co związki przekazały. Może... Czekamy dzisiaj, w czwartek południu ma być podjęta, jutro 10:30 spotykamy się, żeby podjąć uchwałę. No właśnie.
Dziękuję. Więc proszę powiedzieć, nie ma problemu, bo rozmawialiśmy wczoraj z panią, akurat pani dyrektor też była na spotkaniu. Był dzień, gdzie w szkole w Wyrzeczu nie było żadnego dziecka. Jest dzień, że przychodzi 8 dzieci. Jest dzień, że dzieci przychodzą o godzinie 11, więc zastanawiamy się, co do 11 godziny, do godziny 11 robią rodzice, więc przyprowadzają chyba po to dziecko, że jadą na zakupy, albo to przebiera, stwierdziłyśmy być może, więc no, tak to wygląda, że jest zapewniona opieka, nie ma w żadnej szkole problemu, żeby rodzice, którzy nie mają co zrobić z dzieckiem, przeprowadzili swoje dziecko. Zarówno w szkole w Dobrej, gdzie przedszkole również strajkuje, również w przedszkolu zapewniona jest opieka. Dziękuję. Przedszkolu Mierzenia, przepraszam. Pani radna Cierpica, proszę. Nie strajkuje, w ogóle nie strajkowała. Nie strajkuje, ale jeżeli chodzi o Mierzenia, również pracuje. Dziękuję. Ale dzieci oczywiście nie ma. Jest bardzo mała garstka dzieci, które są przyprowadzane zarówno do szkoły, jak i do przedszkola. Dziękuję. Dziękujemy rodzicom przede wszystkim za wyrozumiałość, nauczycielom za ten trudny okres, który również jest dla nich bardzo trudnym okresem, bo jak rozmawiamy z dyrektorami, to też chcieliby wiedzieć już, jakie będzie końcowe efekty, więc cały czas jesteśmy w kontakcie i wiemy, jak to wygląda. I ze strony rodziców jest również wielkie podziękowanie pani dyrektor, tak, dzwonią rodzice, dziękują, że jest ta opieka, że mogą przeprowadzić, że zdają sobie sprawę z tego trudnego okresu. Nie ma negatywnych żadnych takich reakcji. Dobrze, dziękuję. Punkt wolne wnioski, informacje. Mam jedno. Proszę. Pytanie w sprawie zaproszenia na spotkanie z dniu 29 kwietnia. Spotkanie będzie dotyczyło spraw bieżących. Czy można to jakoś rozwinąć? Zgłosił się do mnie nasz mieszkaniec gminy, pan poseł Obrycki, który chciałby się spotkać i przekazać najświeższe wiadomości, jakie ma z obrad Sejmu i prosił, czy spotkanie z jakimi sołtysami mogłoby się odbyć, więc powiedziałam, że bardzo chętnie. To było zaproszenie do sołtysów skierowane, tak? Zaproszenie do sołtysów. Chciał się spotkać z sołtysami, porozmawiać, więc powiedziałam, że nie ma problemu, żeby ewentualnie spotkać się. Dziękuję. Więc dlatego zostało wystosowane to zaproszenie. Czekaliśmy na ostatnie wybory w Stolcu, żeby do wszystkich wysłać informacje o tym spotkaniu. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby w punkcie wolne wnioski informacji zabrać głos? Ja bym chciała zapytać, ile dzieci się dostało do przedszkola, czyli znamy tą liczbę dzieci. Proszę pani, proszę państwa, do 25 zgodnie z harmonogramem i z terminami, jakie obowiązują nas przy naborze, do 25 rodzice mają termin udzielenia odpowiedzi i jutro o godzinie 8 rano mam spotkanie z dyrektorami szkół o tych wszystkich ruchach, które dzisiaj zostaną podjęte. Czyli jutro będziemy wiedzieć, tak? No mam, myślę, że rodzice chyba dzisiaj odpowiedzą, skoro dzisiaj jest termin, tak? Do godziny 14 czy 15? Do 14. Do 14 jest dzisiaj tak termin zgodnie z naszą całą procedurą. Dziękuję. Proszę pani dyrektor. 15% nie będzie wiadomo, dlatego że miejsce nam się pozwalniało, bo rodzice nie potwierdzili woli przyjęcia. Wchodzą wtedy z listy rezerwowej dzieci, musimy czekać 3 dni. Potwierdzą. I dopiero będzie wiadomo. Także wiesz, że na to informację trzeba. Ale jutro mamy i tak spotkanie umówione na godzinę 8 rano, więc jutro o 8 się spotykamy z dyrektorami szkół. Czyli pomimo strajku nauczycieli ta działalność jednak, procedura musi być przeprowadzona. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to w takim razie dziękuję państwu i zamykam obrady 5 sesji Rady Gminy Dobra. A, jeszcze tutaj pani mówi, przypomina, o 14 zapraszamy wszystkich do Mierzyna na uroczystość murowania kamienia węgielnego przy budowie przedszkola w Mierzynie.